Cześć kochani, witam się z wami bardzo serdecznie z auta. Może nie wyglądam dzisiaj najlepiej, bo jestem od rana już na sesjach fotograficznych i troszeczkę już się dzisiaj działo, ale jestem w Rossmanie sama, bez dziecka, bez męża i stwierdziłam, że pokażę wam moje ulubione produkty, słuchajcie, z Rossmana. Ja w ogóle uwielbiam DM, ale przerzuciłam się na Rossman ze względu na to, że mamy pod dołem. Także dzisiaj pójdziemy sobie do Rossmana i zobaczymy sobie wspólnie, które produkty kupuję, które są moje ulubione. Niektóre rzeczy na pewno już znacie, niektóre mogą być dla was zaskoczeniem, więc zabieram was bardzo serdecznie do Rossmanka. Na dzień dobry, suche szampony i tutaj muszę wam polecić z Issany. One się dzielą na typy włosów i musicie uważać, bo naprawdę bardzo dobrze farbują włosy, więc jeżeli macie brąz, to weźcie sobie właśnie ten do brązowych włosów, jeżeli macie blond, to weźcie blond, bo będzie bardzo fajnie działał na odrosty. Są też różne inne, jakieś zapachowe, ale czy one jakoś mocno pachną? Nie. Są też z Nivea, a to pierwszy raz teraz widzę. No i oczywiście bardzo znana, popularna marka. Ja właśnie dzisiaj mam spryskane nim włosy i też bardzo lubię właśnie ten do brunetek i do blondu. Jest mega trwały. Ja nie używam nic do stylizacji włosów, bo ich nie stylizuję, ale jeżeli już jest taka potrzeba, to podkradam u męża żel do włosów, słuchajcie, z Nivea. Pięknie pachnie, pachnie jak krem Nivea i też na moje nie robi z włosami tego, czego właśnie bardzo nie lubię, czyli skleja. W Rossmanie super opcją są te kamery jednorazowe. Tutaj akurat do zdjęć podwodnych i też zwykła, normalna do takich zdjęć, wiecie, na wycieczce. I ja czytałam różne recenzje o tych aparatach, są dobre i złe, ale myślę, że vibe wywoływania kliszy z takich aparatów jest naprawdę niezastąpiony. Także za te pieniążki można śmiało sobie kupić taką kamerę i wypróbować. Jak się uda, to fajnie, a jak się nie uda, no to będziecie na przyszłość wiedzieli. Też trzeba tutaj mieć na uwadze to, że to jest taka kamera jednorazowa, więc trzeba umieć się z nią obchodzić. Tutaj mam dla was polecajkę w postaci zamiennika tych słynnych szczotek. Ja właśnie mam tą, używam i jestem zadowolona. Trochę czasu mi zajęło, żeby z tangletizera się tutaj przestawić na taką szczotkę, ale już teraz jest ok. Ze szczotek przeszliśmy sobie teraz na dział słodyczy. Słuchajcie, to są słodycze dla dzieci. Słodycze i różne przekąski. Także mam tutaj do polecenia wam właśnie te paluszki z dodatkiem marchewki. One są naprawdę przepyszne. Wartość kaloryczna jest prawie taka sama jak wszystkie inne, ale od czasu do czasu warto po nie sięgnąć, bo po prostu mają troszeczkę mniej soli niż zwykłe. Tutaj są jeszcze inne przekąski, też będę je polecała właśnie. Te precelki i te pizza sztangen też są przepyszne. Jak widzicie, to wszystko znika. Tutaj już nawet niektórych przekąsek nie ma, także o czymś to świadczy. Tutaj polecajka dla kobiet, które mają problemy z obfitą miesiączką. Naprawdę obfitą. Czarne podpaski, słuchajcie, moje ostatnie odkrycie. Rewelacyjne. Fajnie się trzymają, są naprawdę czarne. Ekstra, muszę polecić. Przejdźmy się teraz na dział kosmetyczny, mój ulubiony Essence firma i tutaj na dzień dobry muszę wam polecić te pomady 8 godzin mat. Są naprawdę bardzo dobre, jak za tą cenę, trzymają się bardzo długo na ustach, nie powodują żadnej skorupy. Tak samo jak te kredki do brwi, są mięciutkie, bardzo fajnie rysują i na bardzo długo starczają, więc też za tą cenę no, muszę wam polecić. I mój podkład, którego używam naprawdę już od wielu, wielu lat. Jak widzicie, on też bardzo znika, jest całkowicie na dole, na półce. Kosztuje 4,29, a uważam, że ma rewelacyjne krycie i nie robi maski. I słuchajcie, zobaczcie, 2,79 tuż do rzęs, który ja też używam od lat i jak widzicie, też już tylko dwa zostały, więc ludzie też ogarnęli, że on jest rewelacyjny, też muszę wam polecić. Nie skleja, wydłuża, nie odbija się, także super, za tą cenę rewelacja. No i teraz słuchajcie, coś, co też bardzo często kupuję,
To są takie pasty do smarowania na kanapki. Moja ulubiona to jest właśnie ta tomate basilikum, ale też ostatnio spróbowałam właśnie z tych buraczków z dodatkiem chrzanu. Też były bardzo dobre. Także ja od czasu do czasu bardzo lubię sobie taką tą pastę na kanapki zakupić i sobie po prostu smarować nawet zamiast masełka. Tutaj muszę Wam polecić, za 2,19 jest, słuchajcie, masło orzechowe i w składzie jest tak naprawdę to, co powinno być. Nie ma żadnych dodatkowych słodzików, jakichś, wiecie, oni czasami, żeby to było słodkie, dodają naprawdę wszelakie słodziki, a tutaj macie 99%, słuchajcie, pasty z orzeszka. Polecam Wam tą herbatkę. Karmel w połączeniu ze śmietanką jest rewelacyjna. Kosztuje euro 19, jest bardzo intensywna w smaku i naprawdę dla kogoś, kto lubi karmel, jest rewelacyjna. No i słuchajcie, jak zawsze, te najlepsze produkty, zobaczcie, są już naprawdę tak wykupione, bo tu zostały już tylko dwie paczki Earl Grey herbatka zsypana z bergamotką. Koniecznie musicie spróbować. Ta bergamotka daje naprawdę wyjątkowy smak. No i jesteśmy na dziale, gdzie są malutkie próbki, gdzie za niewielką cenę można sobie kupić coś do przetestowania do domu albo właśnie na wycieczkę, jak gdzieś jedziecie. O, nawet są tabletki do zmywarki, są nawet suche szampony. Także jeżeli nie chcecie najpierw kupić całego produktu, tu warto wypróbować sobie. To jest super opcja, żeby nie kupować coś najpierw, wiecie, za duże pieniądze w dużej postaci. Można sobie tutaj kupić malutkie próbki i ewentualnie potem właśnie kupić sobie oryginalny Dobra, kochani, produkt. Boże, mam na ustach coś, czego nie cierpię, muszę to zmazać. Próbowałam sobie różne szminki na paluszku i ona się bardzo świeci, została tak. No ale dobra. Pokazałam wam w Rossmanie kilka produktów, które mi się podobały, które używam, które kupuję, no nie dzisiaj, ale ogólnie. Więc teraz zabieramy się do Kauflandu. W Kauflandzie wam pokażę, zobaczymy, czy u nas w Kauflandzie to jest, bo słyszałam, że jest to ogólnie w Kauflandach i mam nadzieję, że w naszym też to jest. I zaraz wam powiem, o co chodzi. Najpierw dojedźmy tam. Die war es nicht, die hier. Jesteśmy, idziemy do Kauflandu. Oczywiście w każdym sklepie będę podkładać wam głos osobno w domu, bo jest tak głośna muzyka w tych sklepach, że nie da się nic mówić i prawa autorskie na YouTubie po prostu nie dają żyć. Więc będę dogrywać wam osobno, będę wam tylko pokazywać, a dźwięk będę dogrywać osobno, więc taka forma. Idziemy zobaczyć, czy jest to, co wam chciałam powiedzieć. A to może teraz wam powiem, bo już potem będzie głośno i w ogóle. Kaufland wymyślił coś takiego, że można odebrać u nich do 26 listopada malowanki dla dzieci, które są w formie takiego kalosza, buta, kozaczka. I wtedy, jak dzieci je pokolorują i poskładają tego kozaczka, to właśnie do 26 listopada można go z powrotem przynieść do Kauflandu i oni zamieniają tego kozaczka na jakieś słodycze, czy wsypują nawet tam do tego kozaczka. Nie wiem dokładnie, idę zobaczyć, czy jest coś takiego, bo słyszałam, że jest i zobaczymy, czy jest. Jak jest, to jest, jak nie jest, to nie jest. Pakuję wszystko do auta, słuchajcie, nie było tego, co chciałam. Niestety wszystko się rozeszło jak świeże bułki, więc nie będzie w tym roku słodyczy z Kauflandu. Pakuję wszystkie zakupy, jaka kołomyja w tym Kauflandzie. Pakuję i uciekam do domu.